Faktura wystawiana przez płatnika podatku VAT. W tym filmie pokażę, jak wystawić fakturę w programie TAXEON. Przechodzimy do sekcji Przychody i wybieramy polecenie Faktura. Możemy skorzystać z wyszukiwarki kontrahentów z bazy danych GUS. Wprowadzamy numer NIP firmy i klikamy Pobierz dane z GUS. Dane naszego kontrahenta uzupełnią się automatycznie. Sprawdźmy to, wpisując NIP firmy TAXEON. W polu numer, tak on stosuje domyślną serię numeracji faktur. Możesz wprowadzić także swoją numerację, klikając na niebieską strzałkę i wybierając opcję Dodaj serię. Uwaga! Maskę numeracji należy wprowadzić jako znaki specjalne, nie jako konkretne wartości. Czyli jeśli chcemy, by faktura miała numerację 0001 03 2020, wprowadzamy w tym polu maskę numeracji za pomocą znaków specjalnych. Następnie ustawiamy daty dla naszego dokumentu. Data wystawienia. W tej dacie dokument będzie widoczny na liście dokumentów w sekcji przychody. Data sprzedaży. Ta data decyduje o tym, w którym okresie przychód będzie wykazany w KPIR. Data rejestracji VAT. Ta data decyduje o ujęciu wpisów w pliku JPK deklaracji VAT lub JPKV7. Następnie wprowadzamy nazwę naszej usługi. W naszym przypadku będzie to abonament. 1 luty 2020 29 luty 2020. Pole opis uwagi możemy pozostawić puste. Wprowadzamy cenę. Cena netto i wybieramy stawkę podatku VAT. Wprowadzamy ilość oraz jednostkę miary. W sekcji płatność ustawiamy sposób zapłaty. Możemy wybrać jeden z dostępnych sposobów lub możemy ręcznie wpisać sposób zapłaty właściwy dla naszej faktury. Z dostępnego kalendarza możemy wybrać termin płatności lub możemy wpisać ręcznie ilość dni w polu termin. Dzięki temu program sam wskaże datę w kalendarzu. Mechanizm podzielonej płatności. Uwaga: zaznaczamy opcję mechanizm podzielonej płatności, jeżeli wystawiana faktura dokumentuje obowiązkowy mechanizm MPP, który należy wykazać w pliku JPKV7. Jeżeli chcesz, by twój kontrahent zapłacił Ci za pomocą MPP, faktura nie jest objęta obowiązkowym mechanizmem MPP. W polu Sposób Zapłaty wpisz Mechanizm Podzielonej Płatności. Ponadto w polu uwagi możemy wpisać dodatkowe informacje, które chcemy pokazać na fakturze. Pole to jest widoczne na wydruku faktury. Podczas wystawiania faktury, przychód domyślnie księgowany jest w kolumnie 7 KPR, ponieważ faktura dokumentuje sprzedaż towarów usług. Realizowanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli dokonujemy sprzedaży, np. składnika majątku, to powinniśmy zmienić kolumnę księgi na 8 pozostałe przychody. Oznaczamy procedurę oraz towary usługi, które wykazywane są w pliku v 7. Jeżeli nasze usługi i towary nie są objęte obowiązkiem szczególnego ich oznaczania, pozostawiamy te pola puste. Aby móc oznaczyć procedury i towary, w Twojej działalności i prawidłowo wykazać je w pliku JPKV7, skonfiguruj ustawienia konta. Link do filmu pokazującego, jak to zrobić, zamieszczam w opisie. Po zapisaniu dokumentu możemy spośród dostępnych opcji wybrać. Edytuj. Pozwala nam to na edytowanie wprowadzonych danych na fakturze. Usuń. Powoduje usunięcie wprowadzonego dokumentu. Powiel. Pozwala na skopiowanie faktury. Dzięki czemu jeżeli prowadzimy sprzedaż dla wybranych kontrahentów składających podobne zamówienia, możemy szybciej wystawić dla nich fakturę bez konieczności wprowadzania danych od początku. Wystaw korektę. Pozwala na wystawienie korekty do faktury sprzedaży. Wyślij e-mail. Wysyłka wystawionej faktury na wprowadzony adres e-mail. Drukuj. Faktura w formacie PDF pobierana jest na nasz komputer i zapisywana w domyślnym folderze zapisywania plików. Drukuj duplikat. Duplikat faktury w formacie PDF pobierany na nasz komputer. Także zapisywany w domyślnym folderze zapisywania plików. I gotowe. A teraz ty wystaw swoją pierwszą fakturę w programie Taxeon. Dziękuję za uwagę.